Cześć, jestem na Warsaw Spiders. Dziś nagram dla Was taki krótki tutorial, jak wziąć udział w konkursie, który został ufundowany przez naszą stronę. Na początku logujemy się na nasz profil na Facebooku. Do tego celu utworzyłem nowe konto. Wyszukujemy stronę Warsaw Spiders. Jako pierwszy punkt było polubienie naszej strony. Strona została polubiona. Drugim krokiem jest napisanie komentarza z dwoma wyróżnionymi osobami, które lubią po prostu zwierzęta. Mogą to być zwierzęta domowe, nie muszą być koniecznie terrorystyczne. Możecie dodatkowo dodać zdjęcie jakiegoś swojego psa, kota albo innego zwierzątka, które macie w domu albo lubicie. Tu do tego przykładu po prostu dodamy naszą stronę dwa razy, żebyście mieli jakiś przykład. Dodam, że to jest po prostu testowe, żeby nikt biorący udział w konkursie nie miał jakichś wątpliwości, że jest to komentarz, który będzie brał udział w losowaniu. Czyli Jan Kowalski, Warsaw Spiders test. Komentarz dodany. A następnie, jako trzeci punkt, klikamy udostępnij, następnie udostępnij na osi czasu, czyli to jest na twojej, znaczy na waszej osi czasu, tak, na każdej profilowej. I w tym miejscu dodajemy hashtag Warsaw Spiders. Nic więcej nie musimy dodawać. I widzieć muszą to wszystkie osoby, czyli to jest post publiczny. To, o czym mówiliśmy Wam ostatnio. A następnie klikamy opublikuj. Jeżeli post, który udostępnicie, będzie tylko dla znajomych, niestety my, jako założyciele strony, nie będziemy mieli możliwości sprawdzenia tego, czy ten post opublikowaliście, czyli w tym przypadku nie będziecie brani pod uwagę podczas losowania. Jak widzicie, post jest wyświetlony. Teraz jeszcze do weryfikacji sprawdzę z mojego drugiego konta, czy wszystko jest w porządku. Jesteśmy już. Na naszej stronie teraz przejdę do osoby, czyli Jan Kowalski, czyli osoba testowa, na której sprawdzaliśmy to. Osoby nie mam znajomych, tak jak widzicie. I post jest wyświetlony prawidłowo. Jest dla mnie dostępny. Taki przykład dla osób, które do nas pisały odnośnie konkursu, że udostępniły post, ale nie jest on widoczny, znaczy były informowane o tym, że nie jest post u nas widoczny. Adrian Marcisz na przykład. Jak widzisz, postu u ciebie nie widzimy, więc niestety nie ma z trzeciego punktu. Nie mamy jego zweryfikować, czy go udostępniłeś, nie. Więc prawdopodobnie udostępniłeś go tylko i wyłącznie dla swoich znajomych. Kolejna osoba, Borys. To samo. Nie ma. Staramy się to tak na bieżąco weryfikować i osoby, które nie spełniły trzeciego punktu, po prostu są informowane w komentarzu pod ich postem. Tutaj tak samo, jak widać, brak. Dominik też był informowany. Tak samo brak. Więc niestety osoby te nie będą brane pod uwagę, chyba że poprawią. O, jak widzicie, Marcin tutaj
zaszalał, aż 3 razy opublikował na swojej osi czasu. Dlatego on automatycznie dostaje od nas łapkę. Nie za to, że 3 razy opublikował, ale za to, że po prostu post jest opublikowany prawidłowo. Kolejny, Wojciech. No tak jak widać, nie jest post dla nas widoczny. A tutaj przykład innej osoby, bez problemu. Czyli osoby, które teraz pokazałem, ewentualnie te, które nie dostały od nas łapki w górę, tak jak tutaj większość ma, te osoby muszą poprawić swój post udostępniony na swojej osi czasu. Jeżeli tego nie zrobią, niestety nie będą brane pod uwagę w naszym konkursie. Mam nadzieję, że w tym momencie rozwiałem wszystkie Wasze wątpliwości. W takim razie życzę Wam wszystkim powodzenia w konkursie i do zobaczenia już niebawem na nowym filmie bądź live'ie. Cześć!